Nazywam się Marcin Różak i mam dzisiaj przyjemność poprowadzić spotkanie z okazji wydania pierwszego tomu złotej kolekcji Kajka i Kokosza. Normalnie w tym momencie bym przedstawił naszych gości, ale ustaliliśmy, że Tomek zrobi to znacznie lepiej niż ja, więc oddam Tomkowi od razu głos. Ale myślałem, że mnie przedstawisz. Wszyscy cię znają, Tomku. Dzień dobry, bardzo nam miło, że tak licznie Państwo przyszli na spotkanie poświęcone wydaniu komiksu, który na rynku istnieje już prawie 50 lat. Paulina Chrysta, wnuczka Janusza Chrysty, osoba dbająca o jego dorobek, jest honorowym gościem tego spotkania. Krzysztof Janicz, znamy się, Krzysiek, ze 30 lat mniej więcej. Portal na plasterki, nie powiem, że najlepszy, bo różni chodzą po sali, ale jeden z najlepszych w Polsce specjalistów od Janusza Chrysty i od jego dorobku. Autor posłowia do tego tomu i do 5 kolejnych tomów, które planujemy wydać. Nasz konsultant, bez niego to ta edycja byłaby niemożliwa, a na pewno nie w tak fajnym kształcie, jak to się udało nam zrobić. Jarek Salomoński, też się znamy strasznie długo, bo jesteśmy bardzo starzy, to wszyscy z wyjątkiem Pauliny, za tym stołem. Grafik komputerowy, i tu powiem, to najlepszy w Polsce specjalista od odtwarzania starych komiksów. To dzięki niemu wznawialiśmy Relaks na przykład. Również konsultant, specjalista od Janusza Chrysty, człowiek, bez którego ta edycja nie byłaby możliwa, odpowiadał tutaj za remastering kolorów, remastering kadrów, uzupełnienie komiksu o treści, których nie mieliśmy w innych wydaniach. Także dostarczył nam wiele dodatkowego materiału. Ja muszę jedną rzecz załatwić na tym spotkaniu, dlatego dorywałem się do mikrofonu. Zanim zaczniemy rozmawiać o Kajku i Kokoszu, to ma pewien związek z Kajkiem i Kokoszem, umiarkowany, ale nie będę miał okazji. Otóż jest na sali Maciek Kur, wstań Maćku. To jest scenarzysta, powtórzę, w związku z tym wydaniem. Scenarzysta aktualnie komiksów o Kajku i Kokoszu, także serialu, autor wielu innych komiksów. I chcę powiedzieć, że obiecałem kiedyś Maćkowi, że jak osiągnie międzynarodowy sukces, bo wierzyłem w to od pierwszego razu, gdy przeczytałem napisany przez niego komiks, który właśnie był komiksem nagrodzony w konkursie imienia Janusza Chrysty, więc związki są z tym spotkaniem. Obiecałem mu, że dostanie ode mnie prezent. Ponieważ komiks Maćka ukazał się w Kanadzie, mam nadzieję, że ukaże się także w kilku innych krajach, w Polsce również w przyszłym roku, myślę o Delisie, to chciałem Maćkowi wręczyć ten prezent. Chcę powiedzieć, że jest to, myślę, że jedyne w Polsce w tej chwili, wydanie komiksu Urodziny Kaczora Donalda sprzed mniej więcej 25 lat z oryginalnym autografem Karla Barksa. Jestem dumny z tego, co udało się osiągnąć i wierzę, że jesteś po prostu przed tobą kariera światowa. Autograf już lekko wyblakł, bo to bardzo dawno temu flamastrem, ale to Karl Barks, kiedy był w Polsce, tak? Cieszysz się? Nie wiem, co powiedzieć, wzruszyłem się i chciałem bardzo podziękować i Tomkowi, i Paulinie, że dzięki nim w tym projekcie jestem i cieszę się i obiecuję, że wszystko z Kajkiem będzie tylko jeszcze fajniejsze. Żeby na ciebie to, teraz tylko żeby na ciebie nie napadli tutaj jacyś miłośnicy Kaczora Donalda i cię nie obrabowali, bo wiesz, to na pewno pan Skowronek z bandą Skowronioty może cię napaść. Teraz wracamy do tematu już. To macie Eminka Szaj, mnóstwo innych rzeczy. Będzie też pisał posłowie do 6 tomu Kajka i Kokosza, tak już się mówiliśmy. No i przechodzimy do tematu spotkania, oddaję ci głos. Dokładnie. Proszę, czas na nas już goni, więc nie traćmy go więcej. Słuchajcie, dobrze, wiemy od wielu lat na spotkaniach z zapowiedziami, które mam okazję prowadzić teraz wspólnie z Tomkiem, właśnie w Festiwalu Łodzi, pojawiały się pytania, kiedy będą integrale Kajka i Kokosza. Wreszcie się ich doczekaliśmy. Ja bym chciał powiedzieć, zapytać was, kiedy zaczęliście w ogóle myśleć na poważnie o tym, żeby pojawiło się takie wydanie? I jak to ten pomysł ewoluował do obecnego kształtu? To jest do mnie pytanie? Do was wszystkich. Pomysł, żeby wydać w integralny sposób Kajkę i Kokosza, pojawił się w mojej głowie 40 lat temu, kiedy byłem czytelnikiem Kajkę i Kokosza i gdy produkowałem sam sobie integralne wydania
poszczególnych tomów Kajka i Kokosza poprzez wycinanie ze świata młodych ostatniej strony i wklejanie jej do zeszytów, notatników akademickich. To były moje pierwsze integralne wydania Kajka i Kokosza. Natomiast na samym początku pracy jako działalności wydawniczej w Egmoncie zrealizowałem inne swoje marzenie, mianowicie wydałem wtedy prawie kompletną, później kompletną wersję Kajka i Koka w kosmosie. Komiks chyba z 2000 roku, 5 dych kosztował. Jako żeśmy wrzucili na rynek, to wszyscy, Boże, komiks za 50 zł, taki drogi, nikt go nie kupi. Robiliśmy kolejne dodruki, potem opracowaliśmy kolejne, jeszcze pełniejsze wersje tego wydania, dzięki pracy zresztą tutaj kolegów. I oczywiście, odkąd zaczęliśmy wydawać Kajki i Kokosze, rozważaliśmy od początku to, że w pewnym momencie wydamy je w wersji integralnej, ale uznawaliśmy, że chcemy również sprzedawać masowo i w dużych ilościach wersję nieintegralną, bardziej dostępną, ekonomiczną. Rynek polski komiksu się zmieniał. Wydawało nam się, że ta wersja jest wersją właściwą. I tak jest, i tak będzie, gdyż miękka oprawa nadal będzie na rynku. Natomiast kilka lat temu uznałem, że super pretekstem do zrobienia wersji integralnej, ale nie po prostu integralnej, tylko wersji integralnej plus, będzie 50. rocznica powstania postaci Kajka i Kokosza, która w przyszłym roku, może nie powstania, tylko debiutu, tak, pierwszego druku, bo nie wiemy, kiedy tak naprawdę pierwsze jakieś pomysły w głowie Janusza się pojawiły. Ta rocznica będzie w roku 2022. Zaczynamy ten projekt teraz, bo chcielibyśmy, to jest nasz plan, do końca przyszłego roku całość edycji wprowadzić na rynek w 6 tomach. Jak się nam jeden tom omsknie na 2023, to się nic nie stanie. Czego panowie nie powinni słyszeć, bo mi się znowu opóźnicie z materiałami. Nie, damy radę. W tym roku tom pierwszy, tom drugi w grudniu, 2-4 kolejne tomy planujemy na przyszły rok. Najfajniej by było, żebyśmy, ale to chyba się już nie uda, żebyśmy ostatni mogli zrobić za rok w Łodzi. Pewnie tak nie będzie, ale w przyszłym roku świętujemy rocznicę Kajka i Kokosza, świętujemy dorobek Janusza i mam nadzieję, że ta edycja będzie doskonałym elementem tego świętowania. Zakładam, że dyskusja na temat wyglądu, tego zawartości tego wydania zbiorczego, to jest dyskusja, która też była aż burzliwa, prowadzona w tym, a czy większym gronie. Ja bym chciał się tu zapytać o to, w jaki sposób dobieraliście, które tytuły będą w poszczególnych integralach. Dlaczego tutaj pytam konkretnie o to? Mam tutaj w pamięci cykl, krótki notek na blogu Plasterki, gdzie właśnie spekulowaliście, w jaki sposób połączyć poszczególne wydania. I dlaczego zdecydowaliście się tutaj właśnie na tą formę, na takie połączenie i łączenie tych tomów? Krzysztof Warek, możecie mówić, jak było. Tak. Nie. No faktycznie to nie pamiętam, to było cała dość lata temu. Sporo ludzi na sam roku zaczepiało w sprawie integralu, że chcieli, żeby ten integral wyszedł. Nawet jakieś pojawiły się takie fanowskie przymiarki do składu poszczególnych tomów. I faktycznie opuściłem takie trzy posty na blogu, konsultując się mocno z Mamignatem i Zamkiem. Wyszły nam trzy jakby koncepcje, z tym, że żadna z nich nie miała 6 tomów. Jedna miała 3 tomy, druga miała 7, a trzecia coś nie pamiętam. Rok temu w wakacje dostałem cykl Tarka, że przystępujemy do pracy nad integralem, potem skontaktował się ze mną Tomek. I jakby odgrzewaliśmy te stare pomysły podziału całej serii na poszczególne tomy, z tym, że Egmont postanowił, że to będzie 6 tomów, a nie 7. No i tu mieliśmy straszną zagłoskę, bo nam to rozwaliło kompletnie fantastyczną koncepcję. No mi to nie rozwaliło, bo uważam, że to jest sensowne na 6. Chodzi o, że szlaki kultury mają prawie 200 stron. Jakby to definiuje, dlaczego reszta mają być podobne. Jakby było 7, to któryś dwa musiałby być dużo mniejsze i to by odbiegało, że nie były jednakowe, nie? Także wydawca się przychylił do tego i to jest chyba sensowne rozwiązanie. Także to by dalej, to były motyw. Nie, no ale chodzi o to motyw, żeby klient dostawał podobne albumy, a nie jeden mały, drugi duży, a to się dalej nazywa integral. Dlatego tak to przeszło. A 7 nie dawało tej możliwości. No, tak zrobiono. No i dlatego ale... Dzikie awantury były z Arkiem przez telefon na ten temat.
Nie, naprawdę. Ja nie, rozumiem po prostu dlaczego ja tak. Jakoś się to utarło. No jest kwestia też chronologii, że ja tylko miałem inną koncepcję, ona nie przeszła, bo chciałem bardziej tematycznie, podróże jako kokosza z Milusiem, ale wyszło, że postawił wydawca na chronologię, jak są po kolei, jak się zwały wyrysowane i tak są prezentowane w albumach. Także taka jest chronologia. Na szczęście ta kolejność powstawania dokładnie odpowiada chronologii wewnętrznej serii, więc nie ma problemu, że coś się znalazło za wcześnie, za daleko. Narysował po kolei po prostu historyjki od początku do końca i tak to zostanie wydarzone. Ta sprawa, jak również parę innych kwestii związanych z tym, jak ostatecznie ma wyglądać antologia, była przedmiotem ożywionej dyskusji tutaj w różnym naszym gronie. To był gorący proces. Ja jestem miłośnikiem twórczości Janusza Chlisty. Myślę, że sporo o niej wiem, ale oczywiście obaj panowie są znacznie lepszymi ode mnie specjalistami. W całym procesie muszę wspomnieć dwie bardzo ważne osoby u nas w wydawnictwie, Kasia Gwiazda i Danusia Wąbrowska, odpowiedzialne za redakcyjne kwestie i techniczne kwestie oraz Kasia Trzeszczkowska, ilustratorka, graficzka, która robiła projekt design, więc tam bardzo dużo osób, jeszcze Fundacja Kreska, która również na pewne rzeczy patrzy lepiej, na niektóre gorzej, więc mieliśmy różne dyskusje ze sobą. Tych źródeł siły było wiele, ale wydaje mi się, chcę to tylko podsumować, także w toku tych rozmów, tego planowania, zastanawiania się, jak to zrobić, wydaje mi się, ten koncept finalny ma sens merytoryczny, ma sens artystyczny, ma sens wydawniczy także dla nas, no bo to też ma znaczenie. To, co może Marek powiedział, że tomy są w najgrubości, to oznacza podobną cenę itd. itp. I jakby układ tych tomów również jest sensowy. Ale bywało gorąco, to naprawdę panowie wiecie, to jest projekt życia trochę dla nas wszystkich, to trzeba to powiedzieć. Ja wspominam tobie na głos, bo bardzo mi zależy na twojej, żebyś ty powiedziała, czym dla ciebie jest ten projekt, ale dla nas to jest trochę projekt życia. Dla mnie miłośnika twórczości Janusza Chlisty, kogoś, kto tą twórczością jako wydawca opiekuje się od lat, dla Krzyśka, który prowadzi ten portal, dla fundacji, która dba o dorobek, dla Arka, który również temu poświęcił bardzo dużo życia i jakby to jest część jego pasji, więc jak się taki projekt życia robi wydawniczy, to tam czasami jest boks, ale siedzimy tu razem. Uważam, że książka wyszła nam bardzo fajnie i kolejne tomy myślę również będą dla Państwa bardzo interesujące. Marcin, przejąłem prowadzenie spotkania, ale bardzo mi zależy na tym, żeby Paulina powiedziała, oczywiście, jak ona na to patrzy i czym dla niej jest ten projekt. Znaczy, dla mnie jest chyba tak samo jak dla Was czymś wyjątkowym, tak? Jak Tomasz wreszcie zdecydował się wydać to w zbiorczych tomach, o co pytało mnie mnóstwo osób przez te 13 lat, jak spotykam się z Wami tutaj, bo 13 lat ja już nie będzie z nami, ale 13 lat ja przyjeżdżam tutaj, 13 lat mam okazję reprezentować go jakby wśród świadka komiksowego. Myślę, że przede wszystkim bardzo się cieszyłam, tak? Że wreszcie, że już nie muszę być pytana co chwilę, kiedy teraz jestem pytana, kiedy Kajtek i Koko w Twardej Oprawie będą. Nie wiem, ale zaraz Anka zapytamy, tak. Więc teraz o to pytają. Bardzo mi miło było, że Tomasz poprosił mnie o napisanie tekstu do pierwszego tomu. Wywaliłam tam kawał serca, kawał wątroby, kawał wszystkiego tego, czym był dla mnie Janusz. I myślę, że po przeczytaniu tego tekstu będziecie wiedzieli, kim był, jaki był. I jak bardzo cieszy mnie to, że to powstało, więc życzę Wam fajnej lektury. Dzięki. Właśnie to, co mnie tutaj uderzyło, jest bardzo... Bardzo fajny tytuł, jakim opatrzyłaś ten wstęp. Mówił do mnie Majus. Tak jak właśnie się Pani powiedziała, mamy dużo o samym Januszu Chliście i trochę zdjęć, więc dobry wstęp do lektury tego wydania. Chciałem Was zapytać teraz o zawartość, a dokładnie dlaczego taka decyzja? W sensie ja wszystko rozumiem, ale widziałem różne głosy, bo to nie jest tak, że wzięliście po prostu te trzy albumy, które osobno są wydawane, skleiliście je, dorzuciliście dodatki i już. To wcale nie jest taka, to jest znacznie bogatsza decyzja. Czym on się różni od tych albumów, które
To może tak, ja powiem ogólnie o strukturze, a oddam głos kolegom, bo oni wszystko dowiedzą lepiej niż ja. Struktura każdego albumu będzie podobna. Otwierać go będzie wstęp osoby w jakiś sposób związanej z Januszem Chrystą, bądź z dorobkiem Janusza Chrysty. Następnie będą komiksy. W przypadku pierwszego tomu są to po prostu szranki i konkury. A na końcu będzie Złoty Puchar. Wróć, popracujemy nad dwójką, po prostu już mi się majdroli. A na końcu jest bardzo długie posłowie, bardzo bogato ilustrowane posłowie pisane przez Krzysztofa. Wstęp ma być osobisty. W drugim tomie wstęp napisze pani Grażyna, czy napisałaś pani Grażyna Antoniewicz, znajoma Janusza z Trójmiasta. Paulina w swoim wstępie pokazała prywatną, osobistą perspektywę. W drugim tomie będzie taka perspektywa trochę trójmiejska, pisana przez osobę, która była scenarzystą Janusza Chrysty, bo ona napisała dla niego te komiksy z programów teatralnych. W trzecim tomie będzie mój wstęp. Ja napiszę o moich relacjach z Januszem i o tym właśnie, jak te komiksy trafiły do Egmontu i tak dalej. Natomiast końcówki, te grube materiały z końca są materiałami pisanymi przez Krzysztofa, no pewnym podsumowaniem tej całej wiedzy, którą Krzysztof i portal Na Plasterki i wielu innych ludzi gromadziło przez te wszystkie lata. Myślę, że nie zdradzę tajemnicy, kiedy powiem, że w trzecim tomie chcemy użyć też i wydrukować wywiad z Januszem Chrystą, taki wywiad, który w książeczce kiedyś był publikowany tutaj w Łodzi. Kamila Śmielkowskiego pewnie? Tak. My go bierzemy, to jest żywe, prawdziwe słowo Janusza Chrysty. Ostatni długi wywiad z nim zrobiony, o ile się nie mylę. Uważamy, że warto, żeby w takiej książce taki materiał się znalazł. Wywiad zresztą przeprowadzał Krzysiek z Kamilem Śmielkowskim. Także gromadzimy te materiały, gromadzimy także bardzo dużo materiału graficznego. I teraz już ja nie gadam. Krzysiek, Krzysztof i Alek, gdybyście mogli powiedzieć właśnie o tym komiksie, co różni ten komiks od tego, który mamy w cienkich tomach i jak żeście myśleli. Bo to jest dosyć istotne i w tym kontekście. To znaczy, do tej pory te wydania były zawsze niekompletne, bo sam autor wycinał niektóre rzeczy, przynajmniej początek. To jest taka ciekawostka, że on rysował Kajtka i Koka przedtem, a tu jest taki wstęp. Trzy odcinki były, że to Kajt i Koko rozpoczyna Złoty Puchar, czy Złote Prosie wtedy. I dopiero oni później jakby wspominają swoich praprzodków, którzy mówili Kajko i Kołysz. I Chrysta to później już wyrzucił i tak było zawsze przez te lata. My to wznowiliśmy dodatkowo jeszcze, dzięki Krzyśkowi przyszedł tak zwany odcinek zero, czyli jakaś reklamówka tutaj z Łódzkiej Gazety, jak nie pamiętam jak się nazywało, w Ekspresie Mistrzowanym. I no oczywiście były też braki w środku tam, albo zmiany inne po prostu rysunki, bo zginęły mu oryginały, to przerysował, albo nawet zmienił koncepcję. I to wszystko jest uzupełnione do tych wydań pierwotnych. No bo wszystkie są oryginalne, bo są z tego samego autora, ale no to jest jak ta pierwsza, jego pierwszy rysunek, tak jak to wyglądało pierwotnie. No i po prostu to trzeba było odtworzyć, pokolorować ewentualnie. No i też to jakby odcień koloru był trochę zmieniony, bo niestety pozytyw w tamtych latach trochę to źle przygotował, za bardzo przejaskrawił. Także nawet słyszałem kiedyś od Jarka historię, jak właśnie dzięki Tadeuszowi Baranowskiemu ta sprawa trochę lepiej zaczęła wyglądać, bo oni podkręcali kolory, a on po prostu Tadeusz Baranowski przy swoim komiksie zobaczył to, jak tam był w tym studiu i powiedział, że Janusz tak robił. Ja kiedyś miałem 3-godzinną z nim rozmowę, jak on mi tłumaczył, jak koloruje i jakie barwy dobiera. Bo ja kiedyś kolorowałem jego komiks za jego zgodą, a on dał mi jeden warunek, że on to oceni, jak ja to zrobię, muszę mu próbkę przywieźć. No więc ja mu przywiozłem, on mnie pochwalił za wykonanie, ale nie za kolory. Także musiałem jakby zrewidować swoje podejście, ale on mi wtedy 3 godziny to tłumaczył doskonale, to pamiętam, jakie on miał koncepcje i dlaczego on tak to robił. Także ja rozumiem, jakby lepiej w te buty wejść jego po prostu. Nie? Także mam nadzieję, że te odcienie trochę tak są bardziej pastelowe i bardziej w jego stylu niż takie mocne po prostu. Podsumowując, komiksowo macie tutaj powrót do pasków z Wieczoru Wybrzeża, także w tych sytuacjach, gdy potem Janusz rysował nowe paski. Tak więc, jako wydawca muszę powiedzieć, że jeśli chcecie mieć wszystkie paski narysowane przez Janusza Chrystę, to musicie sobie kupić integral i 20-tomową wersję w miękkich oprawach, tak? Czy to jest klarowny komunikat do Państwa zbieraczy i fanów? Bardzo dziękuję. Krzysztof. No właściwie wszystko, proszę, ale...
powiedział rzeczywiście i Tomek. No. Postanowiliśmy zresetować wszystkie zmiany, które ustalane w tej serii z biegiem lat. Zresztą dokładnie ten sam patent został wykonany w przypadku Kajtka i Koka w kosmosie. Tam też Marek Pieczołowicie odtwarzał paski, które ukazały się tylko w wieczorze na podstawie skanów, kserokopii i tak dalej, tak dalej. Benedyktyńska robota. Jedyną zmianą w stosunku do tej wersji z wieczoru jest słowo prosie, które sam Chrysta wyciął kilka lat zaledwie po opublikowaniu pierwszej wersji. Ten komiks w ogóle w oryginale nazywał się Złote Prosie. Nie wiadomo, czy komuś się nie podobało, czy Chryście się ten tytuł przestał podobać. W każdym razie we wszystkich wznowieniach słowo prosie zostało wykasowane. Wędliny nie było w PRL-u, to wiesz. No, może wiesz, to o wieprzowinę chodzi. I zastąpił je przez słowo puchar. Widać zresztą na oryginałach, że on to osobiście na żyletką wycinał te prosiaki wszystkie w stawie puchary. To jest jedyna w zasadzie różnica pomiędzy tym wydaniem a wersją z wieczoru. No i oczywiście kolor, który w maskach, które nigdy nie były pokolorowane. No, wydaje mi się, że to jest bardzo dobra koncepcja. W ten sposób będą wydane wszystkie tomy. Zawsze będziemy wracali do wersji pierwotnej. Te wersje poprawiane to nie zawsze, te poprawki nie zawsze wynikały z tego, że Chrysta zmienił zdanie i teraz mu się wydawało, że lepiej będzie coś poprawić. Zazwyczaj to było po prostu tak, że oryginały nie ginęły, więc musiał je odtwarzać. Jedyną metodą wtedy na odtworzenie było narysowanie od początku. Jeszcze komentarz, więc zetknęliśmy się na sieci z komentarzami, że głupi Egmont jakichś nowych rysowników do rysowania Chrysty zatrudni, którzy gorzej rysują niż Chrysta. Nie, te paski to Janusz Chrysta. Może Krzysztof powiemy też, że także w tych odcinkach ze świata młodych będzie parę takich manewrów przywracających wersję ze świata młodych. Jeżeli komuś się chce pogrzebać na bloku na plasterki, tam jest artykuł Radka na temat zmian w świecie młodych. Rzeczywiście te wersje minimalnie różnią się od wersji wydawanych potem przez Krajową Agencję Wydawniczą i teraz Egmont. No i znowu przywracamy. No ale będziemy robić tylko dużo roboty tutaj, bo trzeba powiedzieć. Bo już to są chyba 2 czy 3 strony, więc to nie będzie tak dużo, ale no jest robota. Przypominam, że was jest tutaj dosyć dużo. Zachęcam do zadawania pytań. Radek. Chciałbym zadać pytanie odnośnie zamachu na Milusia, ponieważ tam pierwsza wersja jest krótsza niż ta wersja albumowa druga. Czy w tym wypadku będzie tak jakby wersja, która była w relaksie, czy będzie już ta albumowa z dodatkowymi proszami? Nie wydaje się, nie będziemy tego skracać. Będzie to, co Chrysta dorysował kilka lat później. Bo w sumie to nie przeszkadza, to jest tylko dodatkowo. Byłoby szkoda. Tak, byłoby to szkoda. Na pewno w zamachu na Milusia nie będziemy wracali do kolorów, które były przez kogoś pięknie położone w relaksie. Cena okładkowa 250. Ewentualnie jak był jakiś dymek, który potem wyleciał, to jego można wysunąć sobie tutaj. To jest nowy pomysł, no dobry, dowolny. Będziemy myśleć na 75-lecie może. No oczywiście różnica jest też taka, że te 3 pierwsze komiksy rysowane przez Janusza Chrystę były rysowane za pomocą poziomych pasków. Natomiast my dostosowujemy to do formatu A4 i kolorujemy, więc w tym sensie ta różnica jest duża, ale wydaje nam się, że po prostu dla współczesnego czytelnika do takiej edycji, bo to jest bardzo elegancka, jubileuszowa edycja, to nie jest edycja kolekcjonerska w znaczeniu takim, że drukujemy 1000 egzemplarzy i sprzedajemy za Bóg wie jakie pieniądze,
to ta edycja jest edycją właściwą. Chcemy, żeby to edycja, po którą sięgnie i dorosły fan Janusza Chlisty, ale też ktoś, kto po prostu da to swojemu dzieciakowi do przeczytania w takiej postaci, a nie w postaci zeszytów, w których, przypominam, jest inny materiał niż w tych komiksach, więc nie żałujcie sobie. Na jakie największe wyzwania czy trudności napotkaliście podczas pracy nad tymi, wydaniami? Oczywiście. Są te spotkania, żeby takie ciekawostki wyciągać od nas. Arek, no powiedz. Wyzwania. No na pewno od wyciągnięcie komiksu, znaczy tę kreskę, jak to mówi, ze starych gazet, które drukowane były, można powiedzieć, na papierze toaletowym z tamtych lat. I to jest jednak duży problem, to jakość druku no, 50 lat temu była zdecydowanie inna niż dzisiaj. Więc no, odtworzenie po 50 latach czegoś takiego z takiej gazety, no jest wyzwaniem. Jeszcze technika druku była inna, nie było komputerów, to się robiło na metalowych blachach, wytrawianych kwasem, to jest w ogóle, to jest temat rzeka, ja bym mógł tu 3 godziny siedzieć gadać. Także nie wiem, czy to aż tak, może być inna okazja, nie? No dzisiaj jednak omawiamy sam album. Ale no, pod względem technicznym myślałem, że mi to szybciej pójdzie przede wszystkim. Szło to wolniej, na przykład wydawca też. Jak Kosmos kolorowałem, miałem to jakby prostszą robotę, bo jednak miałem przygotowany cały komiks parę lat wcześniej w wersji kreskowej. Tu już tak łatwo nie było. Bo niby to jest gotowe, ale jednak tutaj więcej długa linia. Nawet to, że mi blok na plasterki w ostatniej chwili jakiś zobaczył PDF-a, w życiu, że są jeszcze 2 odcinki niepierwotnej wersji. Także musiałem je z powrotem zrobić i pokolorować, a nawet nie wiedziałem, że tu też była zmiana. Bo to zawsze te odcinki były tylko w innej wersji od drugiej połowy lat 70. Także no przy tym takie się spotyka różne ciekawostki. No, trzeba po prostu wtedy je dłubać dalej, no, bo jak ma być pierwotna wersja, no to pierwotna, no niestety to trwa. Ja powiem, że dla mnie najtrudniejszą rzeczą w integralu było pisanie po słowie. No po prostu na ograniczonej, przynajmniej na początku, gdybyśmy się obawiali, że ta objętość dodatkowo będzie ograniczona, nie dałem rady się cieszyć. No. Nie dałem rady. Tutaj malutka wizualizacja, jaka część pełnego albumu to są dodatki, więc widać tutaj ten rozmach. No tak, no ale jeżeli chodzi o posłowie, to jest jakby tam ta moja działka. No, są dość duże problemy z materiałem graficznym, zwłaszcza tym starym. Niektóre rzeczy dostępne są tylko w internecie, w bardzo kiepskich rozdzielczościach. No to cuda, żeśmy robili, żeby zdobyć jakieś fajne skany. Miałem bardzo dużą pomoc od fanów. Udało mi się wyciągnąć sporo naprawdę fajnych materiałów, które się znalazły. Na przykład od człowieka, który mieszka w Australii. To jest świetny materiał. W drugim tomie serdecznie polecam zajrzeć na stronę, gdzie będziemy wrzucali zdjęcie właśnie tych matryc, tych blach, czyli fachowo to się nazywają klisze. Ktoś, kto nie widział nigdy takiej kliszy drukarskiej, trudno mu sobie wyobrazić, w jaki sposób w prasie codziennej w latach, no właśnie ta technologia nie zmieniła się prawie wcale od 50. do 70. w jaki sposób były drukowane komiksy, więc to rzeczywiście, tak jak mówił Arek, to była płytka metalowa, wytrawiona, dość gruba, która się po prostu wkładało w stronę tutaj literki ZC, wkładała tutaj taką płytkę i to potem było odbijane na stronach gazety, stąd ta jakość po prostu bardzo podobna do tych komiksów drukowanych w gazetach codziennych. W tygodnikach wyglądało to lepiej, oni tam już mieli nowocześniejszą technikę, tam już używali prawdziwych blach, czyli cienkich kawałków metalu. Wyglądało to zupełnie inaczej. I faktycznie no, przez to jest niebędnie ciężko odtworzyć. No zresztą sami zobaczycie. Krzysztof mówił tutaj o tych materiałach. Konkretny przykład, prawda?
Krzysztof pisze o tym, że Janusz Lista był zafascynowany Disneyem, tak? Odwołujemy się do filmów Disneya z czasów, gdy Janusz je mógł oglądać jako dzieciak. Chcemy pokazać plakat z takiego filmu. No tego plakatu nie ma. Gdzieś w internecie mała ikona, więc to są tego typu rzeczy. Mieliśmy też rozmowy, bardzo dziękuję Fundacji Kreska tutaj za udostępnienie nam różnych ciekawych materiałów. Janusz oprócz samych komiksów, to co zostało po tym, co narysował, to są na przykład szkice, tak? Jak tym materiałem zarządzać, co pokażemy w albumach, co będziemy chcieli zachować do innych celów, tak? Fundacja będzie chciała wykorzystać, może my jako wydawcy, jak ten materiał w ogóle rozdystrybuować. Na poziomie merytorycznym, jaki materiał jest już za bardzo może nawet fanowski, tak, żeby go tam zamieszczać. Co jest na tyle jeszcze interesujące, czy przypuszczenia, bo część posłowia, które Krzysztof pisze, on tam detektywistycznie po prostu odtwarza ścieżki myślenia Janusza, uważam, że bardzo cenny, jest bardzo ciekawa analiza, ale niektóre z tych rzeczy są przypuszczeniami, prawda? Na ile, jak głębokie przypuszczenia zamieszczać, jak nie zamieszczać. Więc mieliśmy też tego typu rozmowy. Natomiast myślę, że w rezultacie jestem zachwycony, jako miłośnik, a też jako wydawca, zachwyconym materiałem, który dostaniecie w tej książce jako materiał dodatkowy, w tym tomie i w kolejnych. Znaczy w kolejnych, jak odkońcuję, napiszę, to powiem, że to też jest zachwycające. Natomiast te, które już czytałem, no to znam. Tak? Są bardzo ciekawe rzeczy. Oczywiście część z nich to są rzeczy, które na przykład na portalu, na plasterki, gdzieś tam w artykułach były analizowane, rozważane. Tutaj tworzy to spójną, zamkniętą opowieść, podzieloną na 6 tomów, wzbogaconą ilustracją, te wstępy, które z trochę innego punktu widzenia zwracają uwagę na różne rzeczy. Także no, ja reklamuję ten materiał i tę książkę oczywiście częściowo dlatego, że to jestem jej wydawcą, ale mam takie poczucie, że żeśmy zrobili, panowie zrobiliście świetną robotę, za co chcę wam bardzo podziękować. Jeszcze raz dziękuję mojemu zespołowi również. Kasia jest tutaj. Kasia, weź nam pomachaj. To Kasia tymi komiksami, tymi polskimi komiksami dla dzieci się opiekuje jako redaktor u nas w wydawnictwie. To mam pytanie jeszcze właśnie o te wstępy, bo naturalnym jest, nie wyobrażam sobie innej decyzji właśnie, żeby do pierwszego tomu pisał ktoś inny niż Paulina, ale kto będzie jeszcze po pozostałych tomach i na jakim kluczem wybierałeś to, bo zakładam, że to decyzje. No to o trzech pierwszych powiedziałem, o trzech kolejnych nie będę mówił, choć mamy już tam pewne typy. Paulina, pani Antoniewicz, ja. Ale myślę, że to właściwe miejsce. Zależy nam i tak będzie do końca, żeby były to osoby, które mają do opowiedzenia coś o samym Januszu albo o twórczości Janusza, coś osobistego, coś odmiennego, które mogą spojrzeć, dać jakiś taki wgląd w jego i w jego twórczość osobom, które będą czytać tę książkę. No, nie zależy nam na tym, żebyśmy mieli 6 takich samych opowieści, które stwierdzają po prostu, że Janusz był znakomitym rysownikiem. Wstęp Pauliny, zaraz ciągnę Paulinę mikrofon, też właśnie jeszcze może coś jeszcze na ten temat. No jest takim, wydaje mi się, najwłaściwszym do początku, jest otwierającym. Jest o tym, kim Janusz był dla rodziny i dla niej. No, też się wzruszyłem. Specjalnie mi to zrobiłeś, prawda? No. Ten tekst jest, mam już od kilku osób, widziałam, które czytały tekst, że same się wzruszyły. To napisanie tekstu też było dla mnie trudne, tak jak dla Krzyśka, chyba z różnych powodów myślę, ale łatwo nie było, bo mimo upływu tych lat, jak wspomniałam, to dalej ten człowiek dla mnie żyje, tak? I dlatego cieszę się, że wydawnictwo tak prężnie działa, cieszę się, że fundacja, którą założyłam tak prężnie działa. Dziękuję chłopakom, którzy są tutaj na sali, bo dzięki nim to właśnie dzieje się wokół tej marki tyle coś, co się dzieje. Sam tekst przedstawia Janusza ciepłego, rodzinnego, dowcipnego, z ogromnym dystansem do siebie,
człowieka, który mówił, że osoba z poczuciem humoru to taka, która umie sama z siebie się śmiać, więc myślę, że wszyscy komiksiarze to mają, że każdy z nas ma właśnie taki dystans do siebie i... Znam kilku, którzy nie. To przepraszam. Są wyjątki od góry. Nie ma właśnie reguły bez wyjątków, więc no zachęcam, tak? Zachęcam zarówno do przeczytania tego tekstu, który wam przybliży Janusza, bo niestety niektórzy z was nie będą mieli okazji go już poznać. Ci, którzy poznali, myślę, że może też poznają go od innej strony, bo mnie Janusz osobiście trzymał z dala od komiksu, trzymał mnie z dala od komiksiarzy i ja go znam zupełnie innego niż wy, więc myślę, że to może być całkiem ciekawe. Ja muszę powiedzieć jeszcze dwa zdania takie bardziej ogólne, pewnie zaraz ktoś tam będziesz kończył. Bo osoby, które dzisiaj są tutaj na sali, być może części z nich, które obserwują to, co dzieje się z komiksami Kajka i Kokosza, serial na Netflixie, wspaniała sprawa, musical, serdecznie polecam, bo baliśmy się jak będzie, a było super po prostu. Naprawdę i to parę hitów jest tam takich, że się nuci je pod nosem potem. Komiksy, różne te rzeczy, tak? Płyny do mycia, matko, pachnie ci jak laminat, nie? To jest... Ale mnóstwo tych rzeczy i wydaje się bardzo być może wielu odbiorcom, co zresztą jest super, że tak jest, tak było i tak było. Otóż to nie jest prawda. Komiksy o Kajku i Kokoszu były super popularne w czasach PRL-u, wydawane w gigantycznych nakładach, były obiektem kolekcjonerskim. Natomiast na początku lat 90. z różnych powodów, nie musimy tutaj w nie wchodzić, one zniknęły z rynku. Coś tam się ukazywało, ale ich zasadniczo nie było. Kiedy ja przyszedłem do Janusza Chrysty, żeby powiedzieć, że chciałbym wydawać znowu Kajtka i że Kajtka i Koka w kosmosie wydamy, że będziemy jakoś uruchomimy Kajkę i Kokosza, to on chyba sam nie do końca wierzył, że to jest znowu możliwe, przynajmniej na taką skalę. Po prostu tego wszystkiego nie było. Kolejne 20 parę lat działalności, powiem o tym, nas, Egmontu, naszej działalności, ale też działalności portalu Na Plasterki, kluczowa rola, uważam. W pewnym momencie Paulina i Fundacja Kreska, tak? Działania też, oraz potem biznes, potem zaskoczył, oczywiście Netflix dał franczyzie, dał brandowi gigantyczny impuls rozwojowy, wydał na marketing bardzo dużo pieniędzy, jak sądzimy, bo nie wiemy, ale tak coś nam się wydaje. To było, ale to wcale tak nie musiało być. Więc ja chcę powiedzieć, że dla mnie wydanie tej książki, tej antologii, jest też, tego zbioru, jest też w pewnym sensie podsumowaniem tych kilkudziesięciu lat aktywności mojej własnej wydawnictwa, w którym pracuję, ale też aktywności wielu osób, które zresztą w ten projekt są zaangażowane. To nie powiem, że dlatego ja, Krzysiek, to pisze, bo był zaangażowany, po prostu pisze, bo się zna na tym. Ale jednocześnie to jest jakaś jego podsumowanie, tak ja to postrzegam, Krzysztof, podsumowanie tego wszystkiego, co wokół twórczości Janusza Chrysty się działo. I no, to też już tak się zrobiło, tak skliwie troszeczkę, to czemu nie? Ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, której pewnie nie wszyscy wiedzą. Myśmy wszyscy znali Janusza Chrystę. To nie jest tak, że piszemy o kimś, kto jest dla nas tylko nazwiskiem, obrazkiem i tak dalej. Myśmy go wszyscy znali. Ja znam Janusza od 91 roku. Paulina jest jego wnuczką, więc ja oczywiście to znam. Ale myślę, że tak samo Tomek też podobny. Także to dla nas jest żywy człowiek. Zawsze była rybka świeża, wędzona, jak przyjeżdżałem i piwko. Więc no, to jest jakiś hołd oddany Chryście przez nas wszystkich. I... Tak, czas się kończy. No słuchajcie, no chciałem was uspokoić, bo ekipy nie będzie. Ja mam jeszcze jedno ostatnie pytanie i potem oddam głos Tomkowi. Czy jeszcze z takiego ostatniego pytania jest w przyszłości? Jaka przyszłość dalej rozwojowa tak zwanego brandu? Bardzo mi to dla mnie klocki, ale może niekoniecznie Lego się zainteresuje. Jeszcze na tyle nie jest to brand dla Lego, do
tak powiem, do chwycenia, ale może nasze polskie kopie. Ja bym tam nie liczył specjalnie na kopię. Nie wiem, czy zauważyliście, że Lego do tej pory nie wydał własny X-a. To są, wydaje mi się, że to są jeszcze za małe brandy, żeby tego typu filmy wchodziły w to. Teraz dopiero będzie się ukazywało Playmobil z tej X-a, tak? Więc no to najmniej sobie popularność z tej X-a i popularność tego kosza, jaki może być zbyt. Nie sądzę, ale może Tomek coś. A to jest oczywiście pytanie do fundacji, bardziej niż do Edmontu czy do nas. Jeżeli chodzi o sprawy wydawnicze, to w tej chwili pracujemy, żeby nie powiedzieć, że walczymy na froncie i bardzo byśmy chcieli wydać te 6 książek do końca przyszłego roku. Mamy pewne plany dotyczące także Kajtka i Koka, ale o planach Egmontu będę mówił o 17. Właściwie. Ja tylko może dopytam, bo skoro przyszłość Kajtka i Koka, też chciałem o to spytać, ale tak może wrzucę tutaj blisko i zapytam. Nowe przygody, kiedy się wygrały. Nie, należy kupować bez jednych oprawek. Przekaz jest jasny, dobrze. To ja teraz oddam Tomkowi głos, który chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć, ogłosić podczas spotkania. Pewną edycję. A! Tak, słuchajcie, chcę powiedzieć, że ogłaszamy 5. edycję konkursu na komiks dla dzieci, konkursy imienia Janusza Chlisty. Mamy nas Maciek Kur, który dzisiaj dostał prezent. Jest laureatem pierwszej edycji. Dostał nagrodę razem z Piotrkiem Bednarzkiem za komiks w duchu Janusza Chlisty. Spotykacie się dzisiaj, możecie spotkać się z innymi autorami, którzy są laureatami naszych konkursów. My szczegółowe informacje na jego temat postawimy na naszej stronie w ciągu tygodnia, dwóch. Natomiast myślę, że to jest właściwy moment, żeby powiedzieć, że ogłaszamy 5. edycję i że termin dostarczania do nas prac, bo to jest zawsze bardzo ważne, szczegółowo jak one mają być zrobione, również zapraszam na stronę, ale tak w ciągu dwóch tygodni to będzie kwiecień, maj przyszłego roku. Czyli tego czasu trochę jest. Kiedyś robiliśmy konkursy co roku, potem weszliśmy w cykl dwuletni, potem się pandemia wytworzyła. Myślę, że to jest właściwy termin. Będzie czas na popracowanie, natomiast zwracam się z taką sugestią i prośbą do startujących w konkursie autorów. Jeżeli termin będzie dostarczenia prac na przykład 28 kwietnia, to nie przyjeżdżajcie do nas wszyscy do firmy taksówkami 28 kwietnia, żeby podstemplować na recepcji, że to dostarczycie. Naprawdę te 8 czy 10 stron można zrobić wcześniej. Będzie 5. konkurs. Myślę, że to jest wspaniałe uhonorowanie pamięci Janusza Chlisty, a jednocześnie szansa dla nowych autorów na to, żeby ich komiksy pojawiły się na rynku. To wszystko. Serdecznie dziękuję naszym gościom. Paulino. Jeżeli mamy, to słuchajcie, jest jakieś pytanie z sali, bo ja się tu przytykałem, że tak. Zapraszamy, jest okazja. Macie integral pana Paparury. Twarde okładki, 4 mm tektura, pisemny w środku. Maciek, wydrukuję ci te 6 egzemplarzy. Tak. Zapraszamy, jest okazja, skorzystajcie, zadajcie pytanie. Chyba jednak zakończymy. Serdecznie dziękuję za waszą obecność. Paulina Chlista. Krzysztof Janicz.